Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 19 kwiecień. Dzisiaj miał być live SimCity o godzinie 19. I co? I niestety nie będzie. Wybaczcie, to nie jest moja wina, od razu mówię. To wynika z przyczyn takich niezależnych ode mnie. Otóż wczoraj był serwisant, wymienił modem. I cóż, moje zdziwienie, powinno wszystko działać szybciej, a działa znacznie wolniej. Wszystko przez to, że sieć, ten dostawca ma po prostu jakieś tam blokady na modemy, tak? Czyli w tym momencie, jeżeli jest dany modem podpięty, to temu modemowi konkretnemu udostępnia się jakąś przepustowość. Jakąś tam szybkość tego internetu. No i stary modem miał udostępnione 40 megabitów. Super. 40 megabitów, tylko co z tego, skoro on obsługuje 25 megabitów i nie więcej. Okej, dobra. No i wyobraźcie sobie w tym momencie, że nowy modem muszą znowu podłączyć, tak? Przełączyć tam u siebie w systemie. No jako, że to było robione późnym popołudniem w piątek, no to szansa, że ktoś to zobaczył i ten monit, ten komunikat, że to ma zrobić, znikła, bo zwykle już o tej godzinie ich nie było. Zwykle o tej godzinie już po prostu nie ma tych osób w centrali. Więc efekt taki, że trzeba poczekać. Dzisiaj jest sobota, więc nie pracują. Później jest niedziela, czyli nie pracują. Tym bardziej, że święto. W poniedziałek również święto, więc też nie pracują. Tak więc dopiero we wtorek. Dopiero w przyszłym tygodniu, wtorek, środa, mogę spodziewać się przełączenia mojego modemu, przyłączenia właściwie mojego modemu do sieci już konkretnie. I wówczas będzie już konkretna prędkość, ta, która jest zawarta w umowie. Ta prędkość powinna już widnieć, już powinna działać, funkcjonować fizycznie, nie tylko na papierze. Tak więc niestety te 3 dni, które mam wolne, nie mogę poświęcić na live'y. A naprawdę chciałem, myślałem, że skoro mi to wymienią wczoraj, skoro w piątek będzie wymienione, no to sobota, niedziela, poniedziałek przecież będę mógł live'ować to z czegokolwiek będę tylko chciał. No nie, niestety nie. Jako, że ten nowy modem nie jest przyłączony do sieci, nie ma udostępnionego pełnego zakresu, jaki jest w umowie, to w tym momencie prędkość pobierania jest 15-16 megabitów. Ale to akurat nie jest największym problemem. Największym problemem jest prędkość wysyłania. Czyli to, jak szybko prześlę materiał na swój kanał na YouTubie, to jak szybko i płynnie będę przesyłał materiały przez Twitcha na live. Przy 2,5 megabita, który miałem wcześniej, przy starym sprzęcie, wyobraźcie sobie, trwało mi przesłanie na przykład Diablo 3, który ma 3-4 GB, jakieś 320 minut, czyli w okolicach 5 godzin. W tym momencie moja prędkość to nie 2,5, tylko pół. Tak, dokładnie, powtórzę jeszcze raz. Pół megabita. Więc delikatnie licząc, skromnie licząc, no to wyjdzie, że jakieś 1600 minut w okolicach 26-27 godzin. To jest czas, który będę potrzebował w chwili obecnej na wysłanie pliku 3-4 GB, czyli na przykład Diablo 3 na kanał na YouTubie. Analogicznie, jak wiadomo, na pewno nie będę tego robił. Na pewno nie będę między sobotą, znaczy tak, sobota, niedziela, poniedziałek, prawdopodobnie również i wtorek, nie zdążę. Nie będę wysyłał na pewno Diablo 3. Z pewnością pojawi się już w przyszłym tygodniu kolejny odcinek, ale z tym muszę poczekać. Wysyłanie tak dużego pliku, teraz jest to dla mnie duży plik, wcześniej 5 godzin to ok. Rzeczywiście też robiło wrażenie, ale jakoś to przynajmniej szło. Ale teraz gdybym miał wysyłać plik 26-27 godzin, to sorry, to przez te 26-27 godzin tak naprawdę nie mogę korzystać z internetu, bo złącze jest obciążone. No i dwa, nie mogę włączyć komputera, także też nieciekawie. Ale z pewnością będą pojawiały się jakieś vlogi, z pewnością będą pojawiały się
jakieś inne gry, czyli na przykład SimCity, te, które są jednak mniejsze, czyli zajmują do 700 megabajtów, wówczas je wyślę w ciągu tych 3 godzin. Też nie jest to dla mnie na rękę, ale no cóż. Także tymczasowo te live'y też muszę odłożyć i dopiero w przyszłym tygodniu, jak już podłączą mi konkretnie ten modem, przyłączą ten modem, to wówczas zaczniemy live'ować. Bo wtedy też mam troszeczkę chyba więcej czasu dla siebie. Tak, wtedy mam więcej czasu też. Więcej czasu wolnego, więc na pewno będzie więcej live'ów niż w ostatnim tygodniu. No i to tyle, no, z mojej strony. Bardzo mi również przykro jest, że tak to się stało. Gdyby w czwartek, gdyby wcześniej było to zrobione, to już na dzisiaj bym miał szybki internet i można by pograć. No ale niestety. Jeszcze w maju mnie też to czeka. Dokładnie to samo. Dokładnie ta sama sytuacja, bo 20 maja, już mam umówione, 20 maja, godzina tam chyba 11-13, pojawi się znowu serwisant i ponownie wymieni mi ten modem. Wszystko dlatego, że zwiększymy transfer, wziąłem sobie troszeczkę wyższy pakiet z 40 na 60 megabitów. No i znowu ta sama sytuacja, znowu będą musieli przełączyć. Ale wtedy już wtedy na pewno będziemy mieli bardzo fajną sytuację i duże możliwości. Także trzymajcie kciuki, że to zrobię bardzo szybko. Ja mam nadzieję, że to też szybko przejdzie, nie będzie żadnych problemów. Tymczasem wiecie co, dzięki za uwagę. Jako że są święta, no to życzę wam również wesołych, pogodnych, spokojnych świąt. Jeżeli chodzi o lanie wodą, nie, tego wam nie życzę. Obyście nie byli oblani wodą, nie każdy to lubi. To tyle, dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa!